Mecze Śląsk z Wisłą przed laty decydowały o tytułach mistrzowskich. W tym sezonie obie ekipy też sąsiadują w ligowej tabeli, ale zajmują nieco odleglejsze miejsca. Wrocławianki są dziś klasyfikowane na 6. pozycji. Wisła zajmuje 7. miejsce. Ślęza Pała rządzą rewanżu za ostatnią porażkę. Przede wszystkim porażka na meczu wyjazdowym z Krakowem i w tej chwili na pewno chcielibyśmy wziąć rewanż. Mamy swoje problemy w zespole i to z pewnością utrudnia przygotowania. Trener Arkadiusz Rusin jest z postawy swojego zespołu w ostatnich tygodniach mocno zadowolony. Wierzy też, że Ślęza wygra z Wisłą w połowie stycznia. Mam nadzieję, że na fali tych ostatnich zwycięstw podejdziemy optymalnie przygotowani do spotkania. Kluczem do sukcesu w starciu z Wisłą może być ofensywa. W pierwszym spotkaniu między oboma drużynami to był najsłabszy element w grze Ślęzy. Musimy przełamać naszą niemoc w ataku, bo tam zagraliśmy bardzo słabo w ataku w Krakowie i to nam tak podcinało skrzydła. Być może wracaliśmy do tego meczu, ale to bardziej Wisła kontrolowała tamto spotkanie niż my. Mam nadzieję, że po analizie tamtego spotkania zagramy dużo lepiej. Powracając do pierwszego starcia, warto też wspomnieć o kłopotach, jakie Ślęza miała z powstrzymaniem jednej zawodniczki klubu spod Wawelu. Dużo problemów mieliśmy z małą zawodniczką rozgrywającą Wells. Ona nam rzuciła dużo punktów i to na pewno musimy zatrzymać ją. Początek przełożonego meczu we Wrocławiu między Ślęzą a Wisłą 16 stycznia. Areną spotkania będzie niezmiennie hala AWF-u przy Paderewskiego. To trudny sezon dla ekipy Gimbasketu. Na koncie Wrocławian wciąż jedynie jedno zwycięstwo w rozgrywkach drugiej ligi. W naszej grze przede wszystkim brakuje zwycięstw, które są tak na dobrą sprawę najważniejsze. Natomiast nasza gra nie wygląda źle, ja bym powiedział, że wygląda dobrze i pokazujemy to praktycznie w każdym meczu, natomiast no niestety bolączką naszą są straty, które bardzo negatywnie wpływają na morale zespołu, a jednocześnie na przebieg spotkań. Niestety akurat te straty zdarzają nam się w różnych fragmentach gry, także no niestety one mają przede wszystkim decydujący wpływ na wynik spotkania. Opiekun koszykarzy Gimbasketu robi wszystko, aby tę piętę achillesową wyeliminować. Nie jest to łatwe, ale rzetelne treningi powinny dać zauważalną zmianę. Przede wszystkim pracujemy nad naszą koncentracją, nad rzetelnością, nad odpowiedzialnością, bo wiadomo, błędy biorą się z tych elementów, które wymieniłem, natomiast uważam, że jeśli te elementy poprawimy, to tak na dobrą sprawę możemy w każdym meczu myśleć o zwycięstwie. Oczywiście są jeszcze inne czynniki, które decydują o wygranej, tak jak skuteczność, ale w naszym wypadku skuteczność jest na przyzwoitym poziomie. AZS z Nysy, czyli najbliższy przeciwnik Wrocławian, zajmuje 6. miejsce w lidze. To rywal doskonale znany Gimbasketowi. Znamy przeciwnika, znamy poszczególnych graczy. No wiadomo, że i mają graczy obwodowych, i graczy wysokich, także staramy się przygotować bardziej kompleksowo pod każdego z graczy. Jednocześnie nie zapominamy o tym, co my potrzebujemy i czego my musimy, co my musimy zastosować, żeby utrudniać uzyskanie czystych pozycji naszym przeciwnikom. Mecz w Nysie będzie ostatnim akcentem przed świętami Bożego Narodzenia. Po kilku dniach wolnego Wrocławianie będą się przygotowywać już do noworocznych spotkań. Zawodnicy dostaną kilka dni wolnego na to, żeby i trochę odpocząć i spędzić więcej czasu z rodziną. Natomiast po świętach spotykamy się i rozpoczynamy przygotowania do dalszego etapu rozgrywek. Pierwszy mecz już tak na dobrą sprawę na początku roku, 4 stycznia jedziemy do Szczecina, do trudnego rywala. Ostatni mecz w tym roku Gimbasket rozegra w sobotę. Początek starcia w Nysie o godzinie 17:00.